Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to jest temat dotyczący pytania, czy Bóg zachowa swoich, czyli czy zbawiony człowiek będzie dalej zbawiony, jeżeli zdarzy się coś, co mogłoby przekreślić jego zbawienie. Na przykład człowiek, który do tej pory szedł za Bogiem, nagle zaczyna twierdzić, że Bóg nie istnieje. Albo jeżeli ktoś, kto pamięta, że został narodzony na nowo przez łaskę Bożą, przyszedł do Boga, wyznał swoje grzechy, to jeśli ten człowiek zacznie na przykład wyznawać fałszywe nauki, to czy traci zbawienie? I to jest poważny problem. Ten poważny problem nazywamy, czy Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa tych, którzy są Jego? Kto to są ci, którzy są Jego? No więc ten, który pokutuje, a więc co znaczy pokuta? To znaczy zrozumieć, że Bóg jest święty, a ja jako grzesznik nie jestem święty. Rozumieć to, że tylko Bóg może mnie uratować, bo ja sam swoimi uczynkami nie jestem w stanie nic zrobić w kierunku mojego zbawienia, a co najwyżej w kierunku mojego potępienia. I jeżeli ja to rozumiem, że wszystkie moje uczynki, nawet te, które ja uważam za dobre, są jak brudna szmata, są po prostu nieprzydatne do tego, żeby coś wyczyścić. Nie są przydatne do niczego dobrego. To jeżeli zdaję sobie z tego sprawę i z tą wiedzą nie zostaję sam w sobie, jak Judasz, który wiedząc, że zdradził krew niewinną, poszedł się powiesić. Tylko z tą wiedzą pójdę do Boga i poproszę Go o to, żeby mnie zbawił. Wyznam Mu swoje grzechy lub w inny sposób generalnie tą moją wiedzę wykorzystam ku temu, żeby po prostu uwierzyć Jezusowi, że On ma moc zbawić mnie i chęć zbawić mnie. Bo tak jest. Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. A więc jeżeli przyszedłem już do Boga ze swoimi grzechami, jeśli uznałem, że Jezus Chrystus jest tym jedynym rozwiązaniem, jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym sposobem, żeby uzyskać życie, jest życiem, to jeżeli ta wiedza prowadzi mnie do tego, że chcę się pojednać z Bogiem i jednam się z Bogiem, to znaczy przestaję przeciwko Niemu walczyć, a zaczynam traktować Go jako tego, który chce i może mnie uratować. Przychodzę i tak jak Łotr na krzyżu wzywam: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Albo tak jak ten, który był strażnikiem więziennym, słysząc: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, wierzę w Pana Jezusa. Albo tak jak wzywa mnie Rzymian 10:9, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, albo Jahwech, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, czyli uznają Jezusa za jedynego władcę, jedynego panującego w moim życiu. Uznaję Go jako Jahwech, jako Boga, ale wiążę to z tym, że Jezus został wskrzeszony przez Boga z martwych. To Rzymian 10:9 mówi wyraźnie, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.
A więc jeżeli na tej podstawie, korzystając z tych Bożych gwarancji, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas z grzechów i odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc to są wszystko pewniki. I jeżeli taki człowiek, korzystając z tego, że Bóg przez Jezusa dokonał na krzyżu doskonałego dzieła, czyli Pan Jezus, umierając na krzyżu, wziął na siebie wszystkie moje grzechy, wszystkie twoje grzechy. A ty, wierząc w Chrystusa, masz przypisaną Jego świętość. I ja mam przypisaną świętość Chrystusa. Gdy takie coś się zdarzy w życiu człowieka, to taki człowiek zaczyna należeć do Pana, jest Pański. Więc to znaczy swoich. W tym pytaniu, czy Bóg zachowa swoich. A więc, jeśli stałeś się Jego, to możesz śpiewać: Jezusowa silna dłoń trzyma mnie, mocno mnie na wieki. Zbyt mnie drogo kupił On, by wypuścić miał z opieki. Mój Zbawiciel przy mnie trwa, to najlepsza ufność ma. I krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, z wszystkich grzechów uwolniony jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. On mi z łaski i miłości wolność dał. I teraz mamy takiego człowieka, który żyje na tej ziemi. Jego nogi stąpają po tej ziemi. On jest osadzony w okręgach niebiańskich, jest częścią nieba, jego ojczyzna jest w niebie, ale jego stopy są ciągle na ziemi. Brudzą się. I niektórzy twierdzą, że przez to, że się brudzą, to wystarczy je umyć. Jak w Jana 13 rozdział Pan Jezus myje nogi, to jest obraz na to, że Pan Jezus, gdy przychodzimy do Niego z grzechami, wyznajemy swoje grzechy życia codziennego i upadki, Pan Jezus te nogi myje. I w ten sposób znowu mamy czyste stopy. Możemy znowu iść. Natomiast niektórzy uważają, że jeżeli te nogi są pobrudzone, to znaczy, że taki człowiek jest już stracony na zawsze. Oczywiście są różnego rodzaju szkoły, które mówią, że czym jest to pobrudzenie ku potępieniu. Więc pytanie, czy Bóg zachowa swoich? To są słowa ze Słowa Bożego, które nam mogą przedstawić błogosławione zapewnienia dla ludu Bożego. Pytanie, czy one są bezwarunkowe, czy warunkowe. No więc umiłowani w Panu, bo chciałbym też to zaadresować do współwierzących, nie tylko jako ewangelizacyjny materiał. Nie jest nowiną, że są dwie przeciwstawne szkoły myślenia w kwestii pewności wierzącego w Chrystusie. Jedna, która utrzymuje, że nie jest możliwe, aby naprawdę zbawiona osoba mogła kiedykolwiek zginąć. I to ja do tej szkoły należę. Uważam, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Oraz druga, z którą się nie zgadzam, która utrzymuje, że w pewnych warunkach zbawiona osoba może stracić swoje zbawienie. No więc po obu stronach znajdują się pobożni, gorliwi i szczerzy ludzie. Miłują oni Pana i uznają Biblię za ich przewodnik w życiu. Po obu stronach znajdują się bezbożni, letni, obłudni ludzie. Nienawidzą oni Pana tylko dla swoich prywatnych celów religijnych. Uwikłali się w chrześcijaństwo. Nie uznają Biblii jako ich przewodnika w życiu. Wykorzystują religię tylko i wyłącznie dla swoich celów. Słowo Boże demaskuje ich jako takich, którzy dla korzyści schlebiają innym.
Oni są po obu stronach. I nieprawdą byłoby określenie, że któraś z tych grup jest bardziej gorliwa w naśladowaniu Chrystusa i w aktywnym zwiastowaniu Ewangelii. Obie bojują o wiarę raz świętym podaną i obie w swoich szeregach mają obłudników, którzy są postronnymi osobnikami wykorzystującymi religię tylko dla swoich prywatnych celów, autopromocji, zarabiania, żerowania na innych, pasażerowie na gapę. Tak więc nie mam nic przeciwko tym, którzy są innego zdania. Jestem przekonany, że ci inni się mylą. Jestem przekonany, że nie rozebrali poprawnie słowa prawdy. Jestem przekonany, że pobłądzili w swojej interpretacji Pisma Świętego. Ale miłuję ich w Panu i wierzę, że są dziećmi Bożymi przez wiarę w Chrystusie i stąd mają udział we wszelkich dobrodziejstwach zbawienia, podobnie jak i ja. Mówię oczywiście o tych szczerych, o tych, którzy są prawdziwymi dziećmi Bożymi. Nie mówię o obłudnikach religijnych, którzy są, tak jak mówiłem, po obu stronach tego zagadnienia. I na początku mam zamiar przedstawić niektóre fragmenty i tematy, które podkreślają pozytywną prawdę o pewności w Chrystusie spośród setek tysięcy takich miejsc. Z konieczności chcę ograniczyć się do wybranych kilku. Być może w innych odcinkach omówię pozostałe. Następnie, jeśli starczy mi energii, przyjrzę się tym najważniejszym fragmentom, które niektórzy używają do uczenia niepewności. Jest moim pragnieniem przynajmniej wspomnieć o każdym takim fragmencie ważnym. Jeżeli coś pominę, mamy komentarze, proszę je umieszczać komentarzu do tego nagrania. Czyniąc to, będę starał się wykazać, jaki jest według mojego przekonania właściwy sens i znaczenie danego miejsca. No więc mam nadzieję, że będziecie cierpliwi, bo to jest dosyć złożony temat. Dostaję część komentarzy, że z Grześkiem się nie da wytrzymać 3 godzin, a on po prostu przesadza czasami 9 godzin. No więc albo długo, albo wcale. Po co zawracać sobie głowę czymś, co jest byle jak zrobione? To jest moja interpretacja. Najwyżej zatrzymaj się w 1/3, ochłoń, wróć. Zapraszam do powrotów. I zachęcam, żeby to zagadnienie w modlitwie rozważać z otwartym sercem. Prawda nie boi się rewizji, więc jeżeli wyznajesz, że kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, także wykorzystaj to do rewizji. Bo być może ja się teraz mylę i co? Też musimy być gotowi na to, żeby Pan nam przez Słowo Boże korygował nasze spojrzenia. Moim zdaniem to stanowisko, które obecnie przedstawiam, czyli raz zbawiony, na zawsze zbawiony, jest właściwym stanowiskiem. Utrzymuję je już od 30 lat. Nigdy nie spotkałem się z żadnym argumentem przeciwko temu. Z Biblii oczywiście, bo ludzkie nauki różne słyszałem. I Słowo Boże od początku czytałem dosyć aktywnie od momentu nawrócenia. Teraz jest czerwiec 2020 roku. Nawróciłem się w czerwcu 1990 roku. I od tamtej pory regularnie czytałem Biblię. Kiedyś, jak byłem młodszy, to liczyłem, ile razy przeczytałem. I dość szybko po przeczytaniu ponad 25 razy przestałem liczyć. Było to mniej więcej wtedy, kiedy byłem około 8 lat wierzący. Więc przez to, że przestałem liczyć, nie chcę powiedzieć, że przestałem czytać. Czytam z większą intensywnością niż wtedy.
Natomiast nie wiem, ile razy przeczytałem. Za każdym razem Biblia wydaje mi się jeszcze piękniejsza. Zawsze czytam od początku, od pierwszej Mojżeszowej 1:1 do końca. Moim ulubionym przekładem jest Biblia Brzeska z 1563 roku. Moim najczęściej stosowanym przekładem jest Biblia Warszawska z 1975 roku oraz Nowy Testament wydany przez Trinitarian Bible Society, tak zwana Biblia Warszawska z 1880 bodajże trzeciego roku. I zachęcam do czytania Biblii każdego. No więc, jeżeli możemy liczyć na łaskę Bożą, to Duch Święty będzie prowadził nas w tym studium, bo każde studium oparte o Słowo Boże jest z opieką Ducha Świętego prowadzone, jeżeli serca są szczere. I chciałbym, żebyś to czynił z modlitwą, tak jak i ja. Chciałbym, żeby to serce Twoje było gotowe na przyjmowanie Słowa Bożego bez ludzkich zanieczyszczeń. Wtedy będziesz miał podstawy do tego, żeby być wiedziony przez zielone pola łaski i spokojne wody, jak owieczka, która odnalazła najważniejsze miejsce odpoczynku w prawdzie. Bo tylko w prawdzie można odpoczywać. Jest to bardzo ważny temat, dlatego że jest dużym niebezpieczeństwem uznać tę naukę za nieistotną. Sięgając niemal każdego zakątku doświadczenia chrześcijanina, wywiera ona wpływ na zdrowie i funkcjonowanie naszego chrześcijańskiego życia. W końcu trudno dostrzec, jak wierzący może mieć normalną relację zarówno z Bogiem, jak i z bliźnim, jeśli nie jest przekonany o swojej pewności w Chrystusie. Na przykład, jak może ktoś położyć się w łasce na dłoni Zbawiciela? Jeżeli chciałby się przyłożyć do jakiejś pracy, do sensownego życia dla chwały Bożej, jeśli każdego dnia będzie żył na krawędzi wątpliwości? Jeśli będzie myślał, czy dziś już jest ten dzień, kiedy straciłem zbawienie? Czy już dziś jest dzień, kiedy Chrystus wypluje mnie ze swoich ust? Wygląda raczej, że osoba taka będzie spędzać wiele energii na niespokojnej obawie przed możliwością popełnienia potępienia godnego grzechu. Każdy nowy dzień niósłby z sobą nowe tortury, nowe obawy popełnienia czegoś, co mogłoby zakłócić relację z Chrystusem. W rezultacie nastawienie takie może wywołać najgorszy rodzaj, użyję takiego słowa, neurotycznego i pełnego obaw życia, znerwicowanego. A kiedy w końcu grzech faktyczny przydarzy się, a przecież tak się dzieje za każdym razem, gdy upadamy w różnego rodzaju upadki, to w tym momencie co się dzieje? Mając brak pewności życia w Chrystusie, zaczyna się proces wybielania, kłamania wbrew prawdzie, że to nie jest taki wielki grzech. I to nie jest grzech, który powoduje, że tracę zbawienie, bo chcę okłamywać się, że to jest grzech innego kalibru i tak dalej. Zaczyna się relatywizowanie. Czy ten grzech, który dzisiaj popełniłem, już zabrał mi zbawienie? Jeśli jakiś grzech mógłby zabrać zbawienie, to ten grzech zabrał twoje zbawienie. Ale zbawienia nie da się stracić. Więc jeżeli jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony raz na zawsze. Więc kiedy w końcu przydarzy się grzech, a tak się dzieje w życiu każdego chrześcijanina, to pojawiają się gorzkie, oskarżające wyrzuty sumienia oraz ocierający się o śmierć, śmiertelny strach. Czy przypadkiem Bóg wybaczy i tym razem? Trudno powiedzieć, że życie w takim stanie może być owocną służbą dla Pana. W końcu jak można wyobrażać sobie prowadzenie innych do szczęśliwego
i pogodnego życia w Chrystusie, samemu mając wątpliwości co do swojej własnej pozycji w Chrystusie. Nie da się. Tego się nie da. Nie ma neutralnego gruntu. Jak przekonać innych o radości i zaspokojeniu, jakie mówi się każdemu, że Chrystus daje, jeśli w głębi serca nadal kryje się obawa utraty własnego zbawienia nierozważnym słowem lub czynem? Czy życie chrześcijanina będzie naprawdę o wiele lepsze, kiedy jego fundament spoczywa na ruchomych piaskach ludzkiego wątpliwego zachowania? Serio? Nie będzie. Czy nie byłoby prawdą, że dodalibyśmy wtedy coś z własnych starań, które zgubieni odrzuciliby, gdybyśmy sugerowali, że nasza pewność zależy również, choć w niewielkim wymiarze, od wątpliwej sprawiedliwości naszego codziennego życia? A co z różnymi interpretacjami grzechów? Czy palenie papierosów? To jest duży grzech, mały grzech, dobry uczynek? Czy grzech prowadzący na zatracenie wieczne? Czy bycie niemiłym, bo rano wstaję, mam zły humor, gdyż pracodawca mi dał dzisiaj więcej obowiązków i ktoś jeszcze staje mi na przeszkodzie, zajeżdża drogę, jadę samochodem i zamiast pobłogosławić tej osobie, nie pomyślę o niej ciepło, a być może nawet za zło rzeczę. Idę do piekła? Czy może to jest jeszcze grzech w granicach, które nie zabierają zbawienia, jeśli zbawienie można stracić? No więc Pan Jezus powiedział, bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Tak Pan Jezus powiedział, jeśli nie jesteś choć przez sekundę doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest, to jeśli można stracić zbawienie, to tracisz je za to, że choć przez sekundę nie jesteś tak doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Jeśli zbawienie można stracić, każdy je traci. I to nie jest błaha sprawa. To nie jest coś, co można pominąć. To nie jest coś, z czym można się wyślizgać. Więc większość grzeszników jest już przekonana o swojej niemożności uczynienia czegokolwiek trwale sprawiedliwego, bo Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Czego ci grzesznicy pragną, to tego, aby Bóg wkroczył i uczynił dla nich coś, czego sami z siebie nie mogą uczynić. To właśnie jest w przypadku zbawienia. Wygląda, że niemal każda dziedzina życia wierzącego człowieka jest pod wpływem jego osobistego przekonania co do pewności w Chrystusie. Jeśli jest to przekonanie, że nie utraci się zbawienia, inaczej działa taki człowiek. Jeśli to przekonanie nie jest obecne, nasze chrześcijańskie życie jest w niebezpieczeństwie, stania się nienormalnym życiem, nie chrześcijańskim życiem. Jak więc ważnym jest, aby mieć jako kotwicę duszy słowa z Biblii i zachęcam do prześledzenia ważne fragmenty, najlepiej każdy fragment z Biblii, aby ustalić, jaka jest prawda w tej sprawie. Więc zachęcam do uważnego studium. I jest tylko jeden sąd apelacyjny. Nie da się tego mocniej wyrazić, że w tej sprawie jest tylko jedno źródło autorytetu. Nie może nim być niepewne i często zaprzeczające sobie nasze ludzkie doświadczenie czy kombinacja naszego ludzkiego ducha. Lecz musi nim być niezmienne, bezbłędne, nieomylne Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Kwestia pewności czy niepewności wierzącego musi być oparta wyłącznie i tylko wyłącznie na tym, co powiedział Bóg w Biblii. Nie na jakichś przemowach ludzi, nie na jakichś kombinacjach ludzkiego intelektu. Ludzkie doświadczenie jest zawsze niepełnej wartości. Jeśli są przypadki, gdy
ktoś dał dowód poznania Chrystusa jako Zbawiciela, po czym popadł w ciężki i naganny stan, w ciężki i naganny grzech, można śmiało wówczas pytać, czy był on naprawdę zbawiony. Ale przesądzić się nie da. Ta osoba zna stan swojej duszy i zna go Bóg. Z drugiej strony inne przypadki można podawać, gdzie nie było upadku, lecz wytrwałość. Jeśli przyjmujemy jako argumenty przypadki tych, którzy upadli, musimy też dla równowagi przyjąć przypadki tych, którzy nie upadli. Doprowadza nas takie podejście do beznadziejnej, patowej sytuacji. Jednak nauka Pisma Świętego pozostaje niezmienna. Prawdy jego są pewne i niewzruszone. Nie może także być użyte dla pracy Bożej coś, co jest chwiejne i łatwo takie negocjowalne. Ewangelia nie jest na sprzedaż, Ewangelia nie podlega negocjacji. I nie możemy uczyć też dwuznacznie. Nie jest możliwe, aby Pismo Święte uczyło, że zbawiony może przez grzech utracić zbawienie i jednocześnie uczyć, że gdy jest się autentycznie zbawionym, ma się pewność tu i na wieczność, a przecież Pismo regularnie zachęca nas do tego, żebyśmy wiedzieli o sobie, że jesteśmy zbawieni. Choćby na przykład pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Od 10 wersetu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Czyli widzimy, że to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Te słowa są prawdą. Natomiast jeżeli mielibyśmy przyjąć, że da się utracić zbawienia, te słowa byłyby przez nas uznawane za nieprawdziwe i popadlibyśmy w to, co tutaj jest, że czynimy z Boga kłamcę, bo skoro Bóg powiedział, że możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne, to mamy wiedzieć, że możemy mieć życie wieczne i wiemy, że mamy życie wieczne. To się da wiedzieć teraz, tak? Więc wiemy, że mamy życie wieczne, ci, którzy uwierzyli Chrystusowi, ci, którzy mają Syna. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jeśli jest się autentycznie zbawionym, można mieć pewność zbawienia. Wynika stąd, że jeden z systemów interpretacji, tych dwóch systemów, o których tu mówiliśmy, jest w błędzie. Albo fragmenty Biblii przytaczane przez zwolenników niepewności są niezrozumiane lub niewłaściwie zastosowane, albo system nauki o pewności wierzących jest błędnie używany. Tak? Więc nie ma neutralnego gruntu. Nie da się, aby dwie opcje były równolegle prawdziwe. Jest oczywiste, że jednej z grup nie udało się dotrzeć do pełnego poznania prawdy Słowa Bożego. Stąd, aby poznać prawdę, należy w modlitwie uważnie rozważyć każde miejsce Pisma dotyczące tej kwestii. Każdy fragment, który w jakikolwiek sposób dotyczy tematu, musi być poddany pod uczciwą i rzetelną rozwagę. O ile to możliwe, wcześniejsze przekonania powinno się poddać pod działanie prawdy, którą jedynie Duch Boży objawia. Prawda nie boi się rewizji. We wszystkich sprawach zawsze trzeba pamiętać, że Słowo Boże ma ostateczny autorytet. I należy polegać na usłudze Ducha Świętego, który jest autorem Pisma Świętego,
pamiętając, że to On tylko zna i może objawić głębokości Boże. Więc tylko zbawieni mają pewność. To jest pierwsza ważna rzecz, żeby to wiedzieć. Tylko ci, którzy są naprawdę zbawieni, mają pewność. Ja nie utrzymuję żadnej wiecznej nadziei dla zwyczajnych wyznawców Chrystusa, czyli takich, którzy mają imię, że żyją, a są umarli. Nie wierzę, że są w ogóle zbawieni, nie mówiąc już o jakiejkolwiek pewności. Są tacy ludzie, którzy sobie myślą, że są chrześcijanami, ale nie znają osobiście Pana Jezusa Chrystusa, nie rozmawiają z Nim i nie dostają od Niego odpowiedzi. Ich modlitwy są niewysłuchiwane i jeśli są to modlitwy wysłuchiwane, to są to modlitwy tak ogólne jak to, aby jak świeci słońce, to żeby było jaśniej niż gdy słońce zajdzie. No takie modlitwy to, przepraszam bardzo, nie jest żaden argument do posiadania relacji z Bogiem. A takich niestety ludzi jest na pęczki. Niewierzący, praktykujący. Najgorsza wersja. Niewierzący, praktykujący. I tacy ludzie nie są zbawieni. Niewierzący, praktykujący. I oni nie mają pewności. Nie powinni jej mieć. Nie wolno im tej pewności dawać, dopóki nie pojednają się z Chrystusem. Choć mimo, że przez jakiś czas może się wydawać, że ci pseudochrześcijanie dają dowody zbawienia, jednak nie są w stanie wytrwać, nie zaznawszy przemieniającej krwi, mocy krwi Chrystusa. Bo moc Chrystusa przemienia, jak już wspominałem, krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest przemieniająca moc. To jest coś, co jest ponad wszelką ludzką moc. I teraz, jeżeli mamy taką osobę, która naprawdę uwierzyła, to taka osoba jest obmywana przez tą krew Chrystusa. I to jest coś nadzwyczajnego. Prędzej czy później tacy wyznawcy nominalni, którzy nie uwierzyli Chrystusowi, nie wierzą w Pana Jezusa, to tacy ludzie, którzy nie pozwolili Chrystusowi przez wiarę zamieszkać w ich sercach, to tacy ludzie prędzej czy później odpadną, pokazując ich prawdziwą tożsamość. To jest normalna rzecz. Jak kiedyś się nawróciłem, to trafiłem na takiego brata dojrzalszego w wierze, który powiedział jedną rzecz, że jeśli ktoś się świeżo nawróci i nie wiemy, kto on jest, to musimy uwzględnić jedną rzecz, że dziecko Boże pragnie mleka. Niemowlę ma pragnienie mleka. Nigdy nie będzie mu za dużo Biblii. Nigdy nie będzie mu za dużo studium Słowa Bożego. Po prostu tak jak niemowlak ciągle ssałby tą mamę, tak samo dziecko Boże zaraz po nawróceniu chce tylko i wyłącznie biblijne traktaty czytać, biblijne książki, biblijną literaturę, czyta Biblię samą. Czyta i słucha, jak jedzie samochodem, to nie może wyobrazić sobie, żeby nie mogło słuchać Biblii. Nie chce mu się słuchać żadnej tam muzyki czy innych rzeczy, tylko chce chłonąć Biblię. Taki jest charakterystyczny znak narodzonego dziecka Bożego. I to jest charakterystyczne. Ja sam też, jak się nawróciłem, to się ze mnie koledzy śmiali. Bo nie wiedziałem jeszcze, że nie należy robić pewnych rzeczy. I z papierosem w gębie czytałem Biblię. Bo nie wiedziałem. Jako ateista się nawróciłem. Nic nie wiedziałem o Bogu przed nawróceniem. Poza takimi dyrdymałami, które gdzieś tam słyszałem. Plus oczywiście obowiązkowe lekcje religii w systemie szkolnym.
Więc poza tym nic nie wiedziałem. Księdza miałem takiego, który na pasku miał znaczek Playboya i był znany wśród chłopaków jako niesamowity podrywacz dziewczyn na dyskotekach wieczorowych. I religia się często zamieniała w przechwałki, dokończenie dyskusji z baru wieczornego, gdzie ten nasz kochany wikary chodził. Więc nie miałem szczęścia do nauczyciela religii w swojej szkole. No i też wcześniej miałem w podstawówce religię od ludzi dosyć religijnych, ale dosyć mocno zabobonnych. I cała moja edukacja religijna wtedy polegała na tym, co kazali mi narysować. Rysowałem więc Arkę Noego, oczko obecności Bożej, takie w trójkącie. Też dużo nauczono mnie maryjnych rzeczy, jak było przygotowanie do pierwszej komunii i do bierzmowania. Więc były takie chwilowe przyspieszenia, ale to było bardzo mało. Więc nie wiedziałem, co Słowo Boże na ten temat mówi. Więc nic nie robiłem ze swoim życiem, dopóki się nie dowiedziałem z Biblii, że tego nie należy robić lub należy robić. Zatem moje życie w momencie, kiedy przez pierwsze lata czytałem Biblię, zupełnie do niczego nie pasowało z tej Biblii, poza tym, co się dowiedziałem, tak? Czyli jak się dowiedziałem jakiejś rzeczy, to ją wdrażałem w życie. Jak tego jeszcze z Biblii nie rozumiałem, to tego nie wdrażałem w życie. Nie miało dla mnie żadnego znaczenia, że wszyscy dookoła twierdzą, że coś powinienem lub nie powinienem robić. Powiedziano mi, że na przykład mam coś tam robić, ale nie umieli mi pokazać tego z Biblii, więc traktowałem, że nie ma to żadnego znaczenia. A jeśli chcieli, żebym coś robił, to musieli mi to wykazać ze Słowa Bożego, a nie na podstawie swoich ludzkich tradycji. Więc to, że koledzy katolicy rzymscy się śmiali ze mnie, że ja sobie siedzę na przykład i czytam Biblię, odpalając jednego papierosa od drugiego, nie robiło na mnie żadnego wrażenia, dopóki nie przeczytałem w Słowie Bożym, że ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego i kto niszczy świątynię Bożą, tego niszczy Bóg, a my tą świątynią jesteśmy, więc dbałość o ciało przynosi niewielki pożytek, ale jest to pożytek. Jest to pożyteczna rzecz, żeby utrzymywać swoje ciało w dobrej kondycji. Więc palenie papierosów w świetle tego jest rzeczą niewłaściwą i należy ją porzucić. I tak się stało. W momencie, kiedy to przeczytałem, wracałem ze studiów z Poznania do domu i zapomniałem kupić papierosów. I mogłem w dowolnym momencie wysiąść jeszcze z tego pociągu, bo było 5 minut przed odjazdem. Więc wybiec do kiosku ruchu, kupić moje ulubione papierosy. Nie będę lokował produktu, więc nie podam marki. I co się okazało? Że wtedy Duch Święty przeszył mnie. Ale chwileczkę, przecież ty nie musisz tego robić, prawda? No i zdałem sobie sprawę, że nie muszę. I nie wyszedłem po te papierosy i od tamtej pory po prostu przestałem palić. Choć oczywiście do dziś, jeżeli czuję zapach papierosów, to jako człowiek, który bardzo lubił papierosy, do dziś czuję, że jest to przyjemność, przemijająca rozkosz, zaciągnąć się takim papierosem. Ale jest to przemijająca rozkosz grzechu. Nie należy tego robić. Nie dlatego, że to jest nieprzyjemne, bo jest przyjemne dla palacza. No, tak samo jak picie kawy dla moich dzieci jest nieprzyjemne, ale bywa taki moment, kiedy człowiek zaczyna mieć inny smak i zaczynają mu pewne rzeczy smakować.
Ja akurat należałem do takich, którzy lubili palić i do dziś mam wspomnienia, jeżeli ktoś jeszcze moją ulubioną markę przy mnie zapali, to no jest to po prostu, muszę wyjść z tego dymu, nie dlatego, że jest mi nieprzyjemnie, tylko dlatego, żeby moje ciało, które fizycznie było uzależnione od nikotyny, nie zaczęło sobie pewnych rzeczy przypominać i krzyczeć, zapal sobie jednego. Więc nie jest to rzecz potrzebna, żeby się wystawiać na pewne pokusy. Możesz to porównać do ptaków, które latają nad głową. Nic nie możesz zrobić na to, żeby ptaki nie latały nad twoją głową, gdzie ptaki to jest symbol kuszenia do grzechu. Ale możesz nie pozwolić, żeby na twojej głowie robiły sobie gniazdo. Więc generalnie jest to taka prosta strategia. I należy pamiętać o tym, że człowiek w ciele ma w swoim sercu nasienia każdego grzechu. Nie wywyższamy się nad innymi grzesznikami, dlatego że nasze grzechy nie są takie jak ich grzechy, bo my mamy dokładnie te same grzechy, nasiona tych samych grzechów w swojej naturze. Jeżeli zaczniemy się wywyższać, to jest pierwsze paliwo do tego, żeby rozpalić swoje żądze ku grzechowi. Jeżeli zaczniemy pogardzać innym grzesznikiem, dlatego że on sobie nie radzi z grzechem, to w tym momencie popełniamy grzech pychy. I wtedy diabeł przez ten grzech pychy może doprowadzić nas do upadku, a wtedy te grzechy, które podkleje, te wykiełkują. I nie będzie już żadnego zatrzymania. I teraz, jeżeli mamy taką wiedzę, to musimy z niej robić praktyczny użytek. Kto zatem jest zbawiony, już mówiłem, jest to niesłychanie ważne, żeby to mieć na uwadze, dlatego kilka razy będę powtarzał. Jest niesłychanie ważne uświadomić sobie, że zbawienie nigdy nie jest osiągnięte przez coś, co grzesznik może uczynić sam z siebie lub kim ten grzesznik jest. Bo my jesteśmy grzesznikami, w każdym z nas są nasienia każdego grzechu. Każdego pojedynczego grzechu. I teraz zbawienie nie jest osiągnięte przez wykonywanie dobrych uczynków, nawet w kolosalnych ilościach. Pierwszy list do Koryntian 13 pokazuje nam ludzi tam, którzy nawet oddali swoje ciało na spalenie, ale nie mieli miłości prawdy, więc idą na zatracenie. To jest po prostu niemożliwe, żeby człowiek zbawić się mógł swoją własną pracą. I odmawianie modlitw, palenie świec, wypieranie się zła i popieranie dobra. Nie jest osiągalne zbawienie przez uczęszczanie do kościoła. Nie jest osiągalne przez obrządki czy posługę. Nie zależy zbawienie od rozpoczynania na nowo, od postanowienia poprawy. Żadne z tych rzeczy, ani wszystkie one razem, nie są w stanie dokonać cudu zbawienia człowieka. Co zatem może zbawić człowieka? Zbawienie jest wyłącznie dziełem wszechmogącego Boga na rzecz grzeszników. Ja też jestem grzesznikiem. Każdy, kto choć raz popełnił jakikolwiek grzech, jest aktywnym grzesznikiem. Każdy, kto się urodził, jeszcze nie zdążył popełnić grzechu, ma w sobie już nasiona każdego grzechu. Grzech mieszkający w ciele. Grzech przekazany przez Adama. I zatem musimy mieć pewność tego, że to Bóg przykłada do serca grzesznika nieocenione dobrodziejstwo ofiary Pana Jezusa Chrystusa, którą On dokonał na krzyżu Golgoty. Jest to obdarowanie niebiańskim obywatelstwem, niezmierzony dar życia wiecznego. Jest to nasze usprawiedliwienie przed sądową stolicą Bożą.
Jest to miłość Boża, nieskrępowana, czyniąca niegodnym grzesznikom to, na co Jego miłujące serce ma pragnienie. To znaczy Jego, a więc Boże serce ma pragnienie. Zbawienie jest to największy cud spośród wszystkich cudów. A wszystko to staje się wspaniale prawdziwe w chwili, gdy grzesznik staje się świętym, zostawszy wiarą przyjęty w Chrystusie. Nikt nie jest w stanie zasłużyć na nieocenione dobrodziejstwa zbawienia. Grzesznicy są bowiem zgubieni już w bagnie i żyją w tym bagnie grzechu. Więc grzesznicy są zgubieni, są już zgubieni, bo tak Słowo Boże mówi, że kto nie wierzy, już jest potępiony. To jest Ewangelia Jana, choćby 3 rozdział. Bo nie 3 rozdział, 17 werset. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc każdy, kto nie wierzy w Pana Jezusa, już jest osądzony. Już jest znany wyrok. On pójdzie do piekła, ten człowiek na wieki wieków będzie dręczony w ogniu i siarce. Byłoby lepiej, gdyby się nigdy nie urodził. Takie męczarnie będzie przeżywał na wieki wieków. Natomiast kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Już na takiej osobie gniew Boży ciąży. Jedynie śmierć fizyczna jest barierą między wykonaniem tego gniewu a niewykonaniem. Więc dopóki jeszcze człowiek na ziemi chodzi, to jest tak jak żywy pies. Natomiast po śmierci, jeśli się nie pojednał, to choćby był lwem, żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Lepiej być żywym i jeszcze mieć nadzieję na pojednanie i pojednać się jak najszybciej, nie czekając, niż być zaskoczonym przez śmierć i być już tym gniewem Bożym otoczonym w jeziorze ognia i siarki. Ten gniew Boży w całości Pan Jezus wziął na siebie za tych, którzy wierzą w Chrystusa. Natomiast za tych, którzy odrzucają ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, nie wierzą Chrystusowi, nie wierzą Jezusowi, to na tych ten gniew spada z pełną siłą i energią. Więc to są rzeczy, które musimy mieć na uwadze. Więc grzesznicy są już zgubieni w bagnie występków i grzechów, niezdolni uczynić niczego, by się wyrwać. I teraz znajdują się pod nieubłaganym potępieniem sprawiedliwego Boga, skazani na wieczne zatracenie. Dlatego jeśli zbawienie ma być dostępne, Bóg musi czegoś dokonać. Lecz Bóg właśnie dokonał tego czegoś. Nie dość, że umiłował On zgubiony świat, to jeszcze posłał swojego własnego Syna, aby poniósł śmierć, tak jakby grzesznika, bo jemu grzech został przypisany, on stał się grzechem za nas. I on poniósł śmierć za grzesznika i sprawił tym pełne i darmowe odkupienie. Pan Jezus umarł za każdego wierzącego w Niego grzesznika. Można powiedzieć, że to jest właśnie sedno, to jest dobra nowina, którą grzesznik ma przyjąć, w którą grzesznik ma uwierzyć. A gdy grzesznik uwierzy z całego serca w Chrystusa, wówczas Bóg jest w stanie dokonać cudu. I grzesznik jest zbawiony. Nie ma prostszej rzeczy. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, bez wypominania, bez jakichkolwiek ograniczeń. Co oznacza pewność? Bo mówimy tutaj o pewności zbawienia. Czym pewność jest? Po prostu pewność,
to to, że tych, których Bóg zbawił, z pewnością On zachowa. Jeśli ktoś został autentycznie zbawiony mocą Bożą, ta sama moc Boża zachowa go na wieczność. Kiedy Bóg podejmuje się zbawienia grzesznika, nie chodzi Bogu o tymczasowe odkupienie, ale o wieczne zachowanie takiej osoby. Zbawienie to nie próbna transakcja. Kiedy Bóg bierze na siebie odkupienie grzesznika, wiążą się z tym konkretne, wspaniałe osiągnięcia, których dokonuje On w grzeszniku i dla grzesznika. Wszystkie te dokonania są wieczne i biorą pod uwagę wszelkie możliwe potrzeby, jakie mogą zaistnieć. Najważniejsze są grzechy grzesznika. Wszystkie te grzechy, jak mówi Pismo, są w pełni wybaczone. Usunięte jak wschód od zachodu. Nigdy więcej nie zostaną wypomniane grzesznikowi. Wszystkie, zarówno przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie grzechy. Kolosan mówi, że odpuściwszy nam wszystkie grzechy, więc wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są wybaczone temu, kto przyszedł do Boga w pokucie, wyznał swoje grzechy, wezwał świętego imienia Pańskiego, uznał Pana Jezusa Chrystusa za Jahwę, jedynego prawdziwego Boga, poza którym nie ma Boga. No bo jeżeli nie uznał, no to wyznaje bałwochwalstwo i się zwraca do jakiegoś demona, a nie do Boga prawdziwego. Więc dlatego Rzymian 10:9 mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwę i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jest to po prostu wymieniane jednym tchem jako rzecz oczywista i wymagana. Nie można się bawić w jakieś bałwochwalstwo. Dzieci, strzeżcie się bałwanów. Przed tym ostrzega pierwszy list Jana, 5 rozdział, 21 werset. A 20 werset pierwszego listu Jana mówi wyraźnie. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bałwochwalstwa albo fałszywych bogów. Więc nie wolno tych rzeczy lekceważyć. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli wiemy, że wszystkie grzechy, zarówno przeszłe, teraźniejsze, jak i przyszłe, zostały grzesznikowi przebaczone, nigdy sprawa grzechu nie może zagrozić pozycji wierzącego, gdyż Chrystus umarł za nasze wszystkie grzechy. Tak więc usprawiedliwiony grzesznik staje się obecnie świętym. Tak święty jak Chrystus. A dlatego, że Chrystus się stał grzechem za nas. Więc cała świętość Chrystusa jest przypisana grzesznikowi, który uwierzył w Chrystusa, a cała grzeszność grzesznika, który uwierzył w Chrystusa, jest przypisana Chrystusowi w momencie 3 godzin ciemności na krzyżu Golgoty. Ponieważ grzechy zostały zastąpione sprawiedliwością Chrystusową, Bóg ogłasza wierzącego sprawiedliwym i doskonałym. Cały materiał dowodowy został zbadany, informacje zebrane. Werdykt od wiecznego Boga oświadcza, że usprawiedliwiony nadaje się na wieczność do nieba. Bez tego usprawiedliwienia oczywiście do nieba by się nie nadawał. A że to prawda, imię takiego zbawionego grzesznika zostaje wpisane do barankowej księgi życia, barankowej księgi żywota. W niej, w tej księdze, znajdują się tylko imiona tych, którzy zostali całkowicie zbawieni i wiecznie usprawiedliwieni. Raz zapisani w tej księdze, nie mogą być z niej wymazani, bo Pismo Święte mówi i nie wymarzę Twojego imienia. Wierzący w Chrystusie staje się również pełnoprawnym członkiem Bożej rodziny. Będąc dzieckiem Bożym, posiada on Bożą naturę,
tak jak mówi Piotr, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury i korzysta ze wszystkich przywilejów dziecka Bożego i jego praw. Jest również pełnoprawnym dziedzicem niezmierzonych bogactw bożych. Jako potwierdzenie rzeczywistości, realności wszystkich tych cudownych i wiecznych osiągnięć, Duch Boży, Duch Święty, trzecia osoba bóstwa, bo Duch Święty jest Bogiem, Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, Bóg Ojciec jest Bogiem i każdy z tych trzech jest równy sobie co do autorytetu i wszystkich pozytywnych atrybutów. Więc Duch Boży przychodzi zamieszkać w oczyszczonym sercu wierzącego. To Duch Święty sprawia odrodzenie wierzącego, zanurza albo chrzci, czyli złącza święcie wierzącego z żywym Chrystusem oraz innymi wierzącymi wszechczasów. Wszczepia go w Kościół, chrzci go w Kościół. Choć chrzest Duchem Świętym miał miejsce jeden raz w historii, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich mamy to opisane, ale też jest później powiedziane, że Duch Święty zanurza albo umieszcza takiego wierzącego w jedynym prawdziwym Kościele, poza którym nie ma żadnego zbawionego człowieka. Bo każdy zbawiony człowiek jest częścią tego jedynego prawdziwego Kościoła. I sam Duch Święty staje się pieczęcią Bożej własności w takim wierzącym i na co dzień udziela siły do służby. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest nasza siła, co widzimy w przypadku 10 panien, 5 mądrych, 5 głupich. Te mądre miały olej, czyli Ducha Świętego, nie tylko w lampie, w zewnętrznym wyznaniu, a więc nie tylko przez zewnętrzne uczestnictwo w rytuałach religijnych, ale też miały oprócz tego zapas wynikający z tego, że Duch Święty mieszkał w nich. I w tym momencie, jeżeli Duch Święty mieszka w wierzącym, to ten wierzący jest świątynią Ducha Świętego. Duch Święty staje się pieczęcią Bożej własności i na co dzień udziela takiemu wierzącemu siły do służby. Nigdy też nie opuści on świątyni serca chrześcijanina, dopóki nie doprowadzi tego chrześcijanina do nieba. Czy nie widzisz tego, że to wszystko jest wieczne? Zbawienie to nie zwolnienie warunkowe. Bóg nie zbawia nas na podstawie naszej obietnicy dobrego sprawowania. Bóg sam czyni to wszystko i to na podstawie jednego raz na zawsze. Zauważ, jak często jest powtórzone sformułowanie raz na zawsze. I tylko dlatego możemy powiedzieć, że grzesznik jest zbawiony raz na zawsze. Możemy powiedzieć, że kiedy grzesznik zostaje naprawdę zbawiony, jest bezpieczny raz na zawsze. To jest rzecz niemożliwa do podważenia. To jest rzecz, której nie da się z niczym pomylić. Więc zachęcam Was do kontynuowania ze mną tego studium i to jest bardzo ważne, żebyśmy trzymali się Słowa Bożego, bo tylko Słowo Boże daje nam moc do tego, żeby żyć w pobożności. Jeśli nie masz Pisma Świętego, zapraszam Cię do tego, żebyś je u mnie sobie zamówił. Nowy Testament chętnie Ci wyślę bezpłatnie. Mój numer telefonu 791-214-963 albo 739-089-088. Możesz wysłać SMS-em tą prośbę i informację, do którego paczkomatu mam Ci to Pismo Święte wysłać, albo do jakiego adresu domowego, jeśli nie masz paczkomatu znanego, używanego. Zachęcam do tego, żebyś czytał Pismo Święte, Biblię i zachęcam do kontaktu. Niech Bóg Ci błogosławi.